witamy rano na śniadaniu. O 13 jest 13. Dzisiaj w tej samej restauracji, znaczy w tym samym miejscu co wczoraj, tej chińskim food courtie. W tym samym wózku kupujemy, tylko że inne danie dzisiaj zamówiliśmy. Kasia zamówiła sobie mieszany ryż z wieprzowiną i chińską kiełbaską. Jak ta kiełbasa smakuje? Fajna. Taka ciemna kiełbasa. Dobra, a jak smakuje? Inaczej, jak nasza kiełbasa, tak? Taka podsuszona. Inaczej niż te, co wcześniej jedliśmy. Inaczej. Bo takie jedliśmy w Tajlandii, chińskie kiełbasy i były niedobre. Z kokosem, czyś tam mięsa nie za dużo było. A wieprzowinka? Wieprzowinki jeszcze nie jadą, ale powiem dobra. A ja mam za to mieszanego kurczaka z wieprzowiną. Ja mam porcję niby dużą, a Kasia ma średnią. Nie widać za bardzo różnicy. Nie ma średnią. Aha. Więcej jest czupionku. Moja porcja też jest bardzo dobra. Mam dużo kurczaka. Jest dobra. No, ta wieprzowinka tutaj ma taką bardzo przysłużoną skórkę. Wszystko, taki bobek jest. Krótkie bardzo. Zostały trochę sosu. Bardzo dobre. Chicken rice, wieprzowinką, smacznego. Taka ciekawostka, trzeba kupić co najmniej jeden napój, jak się tutaj je. Minimalnie jeden. Jesteśmy teraz w takim innym hotelu, ponieważ chcieliśmy tutaj zobaczyć, jak tutaj wygląda. Bo jest troszeczkę taniej o... Ogólnie o 10 zł taniej, a dla nas dostaliśmy zniżkę, więc 4 ringgity taniej. Dostaliśmy klucz, żeby sprawdzić pokój. Trzymaj. Ale taka straszna klitka. Pokój, pokój bez okna. No strasznie malutki. Ogólnie na pierwsze wrażenie całkiem ładnie wygląda ten hotel, ponieważ ma bardzo ładną, zadbaną, czystą recepcję. Tutaj jest widok na ulicę. Ale pokoje już są w trochę gorszym standardzie. Tu jest jakaś klatka, tam jest remont. A poza tym to już jest taki hotel, a mieszkamy w zajebiście fajnej kamienicy klimatycznej. Łazienki też są takie średniej, takie kliteczki, a tu jest sam prysznic. Tutaj są toalety razem z prysznicem. No straszne kliteczki, takie wąskie. Tu jest korytarz, jesteśmy teraz na trzecim piętrze. U nas jest w tej chwili o 4 ringgity drożej, czyli 4 zł drożej, no ale mamy jest okno, dużo fajnie. Mamy klimatyczna kamienica, naprawdę jest taki fajny nastrój u nas. Mamy swój własny taras. No właśnie, teraz mamy okno, no przede wszystkim jest u nas dużo, dużo lepiej. Kingsun w ogóle jest chyba moim ulubionym hotelem ze wszystkich. Tak, no właśnie taki klimat. Ma taki klimat niepowtarzalny. Taki chiński, tradycyjny klimat. To jest właśnie ten Friendship Hostel. Tutaj recepcja naprawdę bardzo ładnie jest zrobiona. Wygląda jak ładny hotel, ale w środku trochę gorzej. A tutaj od razu restauracja, w której byliśmy wczoraj wieczorem. Witamy po długiej przerwie na kolacji. Kasia sobie zamówiła mi goreng. Ja mam naan set, czyli naan z kurczakiem. I oczywiście nie mogło zabraknąć Teo Limo. Tutaj mamy właśnie takiego kurczaczka. To jest kurczak tandoori. Mamy naany, tak jednego naana mam. To jest taki fajny sos. Dobrze zmielona właśnie mięta czy bazylia, coś zielonego. Ten sos jest przepyszny. Co jest bardzo ciekawe,
w każdej restauracji hinduskiej, niekoniecznie hinduskiej, tutaj po prostu, w Malezji, w Penangu jest umywalnia do rąk. Wszędzie są. W każdej restauracji można sobie umyć ręce przed posiłkiem i po posiłku, więc to jest bardzo fajne, a szczególnie tu, to jest szczególnie tutaj popularne dlatego, że tutaj jedzą rękoma często ludzie. Tutaj w Malezji jest dużo fajnych samochodów. Ten jest tuningowany, troszeczkę przekombinowany, ale jeszcze gdzieś tuningiem bym go nie nazwał. Nawet mi się podoba, prawie. Jest tak, tutaj ze smakiem tuningują samochody. Jest cała masa samochodów stuningowana.